Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z wami taka rozczochrana 1 lutego. Czeka mnie dzisiaj bardzo fajny dzień, bo będziemy jechać z Sandrą mierzyć suknie ślubne, dlatego też stwierdziłam, że spędzimy go razem. Jesteśmy już z Domisiem po śniadaniu, teraz ja biorę się za robienie makijażu i po raz pierwszy od niepamiętnych czasów nie będę dzisiaj używać podkładu, bo nie chcę tych sukienek w razie czego przy przebieraniu upaćkać, a wydaje mi się, że takie najbardziej miejsce, o które się zawsze te suknie ocierają, no to jest właśnie tutaj. Broda, żuchwa. Gdzie idziesz? Gdzie idziesz? On już jest na mnie zły, bo ja mu już obiecałam bajki do malowania, a tu stoję i gadam, tak? Mam już iść po bajki, już idę. No to tak jak mówiłam, właśnie wydaje mi się, że broda, żuchwa to są takie miejsca, gdzie najczęściej ubrania się ocierają przy przebieraniu. Dominik mi tu pędzle chwyta. Poczekaj chwilkę, poczekaj. Włączam mu bajki i biorę się za makijaż. A już słuchajcie, ledwo otworzę tego laptopa, to on już ma bajki od razu automatycznie otworzone, bo ja go używam tylko do jogi wieczorem i do bajek od rana. Proszę. Będziesz oglądał? Tak? To oglądaj, a ja się będę malować, tak? Super. W sumie nałożyłam korektor tylko tutaj pod oczami, troszeczkę na brodę, nos i oczy. I właściwie jest wszystko prawie w jednym kolorze, aczkolwiek powiem wam, że ja lubię używać podkładu, bo zobaczcie. Twarz mam troszeczkę jakby ciemniejszą niż szyję, ale to nie wynika z tego, że mam, nie wiem, opaloną tą twarz czy coś, tylko ona jest po prostu trochę bardziej czerwona. I podkład mi to zawsze bardzo ładnie wyrównuje, no ale dzisiaj już dobre, trudno, będę musiała to przeżyć. Pomalowana w kamerze, w ogóle nie widać, że nie mam podkładu, teraz jak wiecie, konturowanie i tak dalej. Ale na żywo mam wrażenie, że mam czerwony nos. W ogóle pewnie dla niektórych takie przeżywanie, że o, mam podkład, nie mam podkładu, jest dziwne, bo są ludzie, którzy w ogóle na co dzień nie używają podkładu. Ale ja całe nastoletnie czasy, wiecie, zmagałam się z dużym trądzikiem i to był mój duży kompleks i to, jak ta skóra teraz wygląda, to jest po prostu moja duma i moja ogromna praca, ale mimo wszystko dla mnie teraz makijaż codzienny jest po prostu takim czasem relaksu, tak? Ja na chwilę dziecku dostaję bajki, ja mam 15 minut dla siebie, żeby się pomalować i dla mnie to jest po prostu taki relaks, takie przygotowanie do całego dnia. Dzisiaj ten makijaż wyszedł w ogóle tak ekspresowo, przez to, że nie nakładam podkładu, że jestem w szoku. Rozpuszczam włosy i jadę odebrać Sandrę ze szkoły, bo mimo, że są ferie, to ona siedzi na zajęciach dodatkowych z chemii i myśli, że się czegoś nauczy. Nie, no nauczy się. Nie bądźmy tacy. Jadę ją odebrać, potem przygotuję obiad dzisiaj na wcześniejszą godzinę i będziemy jechać do Wągrowca. Czy muszę włosy rozpuścić? W ogóle zapomniałam o tym. Także uwaga. Uwaga. Zobaczymy, czy będą piękne. Wczoraj robiłam włosing z e-booka Blond Hair Care i te włosy dostały tyle oleju. Słuchajcie, ja nałożyłam odżywkę. Przed odżywką moczyłam w wodzie z olejem. Potem na odżywkę nałożyłam olej i to samo zrobiłam z drugą odżywką. Więc te włosy dostały wczoraj tyle oleju, że przy spłukiwaniu mówię, czy one nie będą tłuste? Ale no, nie były tłuste. Zresztą mam stres przy ściąganiu tego wałka, bo nie chcę spuszyć tych włosów. No dobra. Teraz jestem gotowa, żeby jechać mierzyć suknię. Przyjechałyśmy z Sandrą zadowolone, że wypiłem sobie kawę. A tu nie, nie mam mleka. Ja te włosy to chyba zrobiłam w zły dzień, bo to przecież pada coś z tego nieba. Wilgotność jest taka, że za chwilę będę miała jedną wielką szopę. To twój baton jest. No. Hej, ho!
Bum, bum, bum. Gdzie jest basen? Gdzie jest basen? No. A gdzie są drzwi? A wejdź do basenu. A gdzie jest Martyna? Gdzie jest Martyna? Tu? A skąd ty wiesz, jak mama ma na imię? Skąd ty wiesz takie rzeczy? Marcin, to jaki kształt sukienki? Co, jak kształt? No, jaki kształt sukni? No ładny. Co to znaczy ładny? No ładny, dopasowany, czyli no taki jaki, żebyś się dobrze w tym czuła. Ci się podobały sukienki? Ładne. Nie no, słuchajcie, jestem tak zawiedziona, bo weszłyśmy. No i wiecie, no sklep duży, tak, no pełno sukienek w różnych kolorach. Już myślałam, będzie fajnie. Ale po prostu kicz, tandeta i one były tak brzydkie, te kiecki. Wieś Marty. Naprawdę, ja mając 7 lat miałam ładniejsze sukienki na lalki Barbie niż to, co tam wisiało na tych wieszakach. Była w sumie tylko jedna, którą mówiłam, że mogłabym mierzyć, ale to i tak chyba była 40 czy 38. No, to do mojego 34 to chyba tam może z 3 kietki wisiały i jedna przy 3 od może drugiej. Może innym się podobają, ale my mamy inny styl. Nie, straszne. Nie polecam. Jedyne prawidłowe miejsce, gdzie mogłyśmy skończyć po tym, jak kietki okazały się niewypałem. Jak się czujesz? Fajnie było, naprawdę. Byłyśmy w salonie, gdzie w ogóle się zastanawiałyśmy z Sandrą, czy jechać, no bo wiecie, jakie są czasami ceny w salonach, takich typowych sukien ślubnych. I słuchajcie, była tak przemiła babeczka, ona była taka kochana i przyniosła mi chyba, nie wiem, 10 sukienek do mierzenia, ile ich było? Dużo było. No naprawdę bardzo dużo sukienek do mierzenia, w ogóle bez żadnych pretensji, że ja chcę sobie zmieniać, a taka, a taka. Panie na pasa. Taki rękawek widzę, taki rękawek. Więc naprawdę było super. No i jedna sukienka była, słuchajcie, taka śliczna, że już byłam taka... Może ją wziąć? Ale chcę jeszcze zamówić z jednego sklepu internetowego sukienki, które też mi się podobały, i przymierzyć. I zobaczymy. Mam nadzieję, że się nie wyprzeda, bo to była z jakiejś końcówki kolekcji. Ostatnia. Jedź dalej prosto. Dzięki. Ostatnia sukienka z kolekcji, ale no była ładna. Sandra, coś dodasz? No, ja to się prawie rozkleiłam, jak zobaczyłam Martynę w tej pierwszej, drugiej czy trzeciej, już nie pamiętam której. Tej najładniejszej. No. Słuchajcie, czy zajechałam pod dom i przypomniałam sobie, że zapomniałam odebrać paczek? Być może. Ile tego? Którędy trzeba to otwierać? Aha, piernicza, to tylko zaproszenia przyszły. Zapisane zaproszenie. I na końcu worek na śmieci. I co, Sanderka, którą kieckę bierzemy? Nie wiem. Dominiś, w której sukience mama ma iść do ślubu? W której? Matka, idź nawet z gołą dupą, jak chcesz. To jest, słuchajcie, takie straszne. Byłyśmy w tym salonie i jak ja ubrałam te kiecki, zwłaszcza tą jedną, co mi się tak bardzo podoba, to no po prostu ja bym chciała wziąć. Ale mówię, nie, no dobra, to są pierwsze sukienki, jak ja mierzę, nie szalejmy. A ja sobie też myślałam, że ślub dopiero później. No, i że żeby dzisiaj jeszcze nie, że za wcześnie. A przyjechałyśmy do domu, wysyłamy zdjęcia i są tak, słuchajcie, podzielone zdania, bo wysyłamy sukienkę właśnie ze sklepu internetowego, która mi się podoba, i wysyłamy tą już dzisiaj. I no jakby jestem przekonana, że z salonu jednak ta jakość będzie lepsza, tylko kwestia tego, jaki będzie krój sukienki. I no serio, jak ja ją ubrałam, to po prostu nie, no hit, po prostu bierę ją do domu, a teraz wszyscy, nie, ta ze sklepu ładniejsza, w sensie ta ze sklepu internetowego i w ogóle coś tam. I mam takie, jak żyć, co robić.
Mi też się tam ta podobała, a teraz ludzie zepsują mi światopogląd. Widać, jaka jestem zniszczona życiem. Biedna będzie płakać. To zagraj. Tak wygląda dziecko, które dostało za dużo cukru. Hej, hej, witam się z wami już następnego dnia, żeby dokończyć tego vloga i opowiedzieć wam, do czego ostatecznie doszłam. Generalnie wieczorem zaczęłyśmy wysyłać koleżankom zdjęcia właśnie tej sukni i sukni, o której myślałam ze sklepu internetowego. No i większość głosów była na tą z internetu. Ale potem stwierdziłyśmy z Sandrem, że kurczę, wiecie, zdjęcie w internecie jest ładnie ustawione, wszystko pięknie widać, ta suknia idealnie pasuje na tą modelkę, a tutaj mamy zdjęcia moje robione tak... Jakby totalnie na szybko, niepozowane, więc nie można tego porównywać. A po drugie, tą sukienkę drugą widzieliśmy my na żywo i myśmy ją dotykały i macały i ja ją mierzyłam. Więc wiemy też, jak wygląda jej jakość. I dodatkowo ta sukienka ze sklepu internetowego, trzeba by ją było mocno przerabiać. Bo ja na co dzień noszę rozmiar 34, a tamta sukienka ma w talii tak mało w rozmiarze 34, że żebym weszła w talii, musiałabym wziąć 38, a 38 tu w biuście, to musiałabym ją już totalnie zwężać, plus musiałabym ją skrócić na własną rękę i tak dalej, a tutaj jednak ten salon zrobiłby mi to wszystko sam. Więc ogólnie nie mogłam zasnąć, totalnie wieczorem nie mogłam zasnąć, tylko myślałam o tych sukienkach. Potem stwierdziłam, że trzeba było ją kupić, nic nikomu nie mówić, nie pokazywać i żeby mnie zobaczyli dopiero w dniu ślubu i wtedy nikt by nie powiedział, że sukienka jest brzydka. Ale ostatecznie dzisiaj z Sandrą chcemy podejść jeszcze w jedno miejsce, o ile nam się uda tam dostać, zobaczyć, jakie tam są sukienki tutaj u nas w mieście. I ewentualnie, jeśli nic nie znajdziemy, to wracamy jutro po tą sukienkę do Wągrowca. Przymierzę ją jeszcze raz ją dobrze obejrzę i jeżeli stwierdzę, że tak, to jest ta i wygląda super, to dokupuję, chowam do szafy, w sensie wiecie, no oni ją jeszcze będą musieli przygotować, uciąć i tak dalej, ale jak już ją odbiorę, to chowam do szafy, nie pokazuję nikomu, żeby wszyscy zapomnieli, jak ona miała wyglądać, zobaczymy dopiero w dniu ślubu. Jeszcze tylko zastanawiam się, czy ładniej będzie wyglądał welon, czy ładniej będą wyglądać takie ozdoby we włosach, bo jeszcze też nie do końca wiem, co ja chcę z tymi włosami. Wiem tylko, że na następnej wizycie u fryzjera robię blondy, więc te włosy będą jeszcze jaśniejsze, ale właśnie zastanawiam się, jak je uczesać, czy pokręcić, czy może jednak wyprostować, czy welon, czy ozdoby, ale na to mam na szczęście jeszcze sporo czasu do myślenia. W każdym razie przeglądanie tych sukien, mierzenie ich, no naprawdę fajne emocje i cieszę się, że ostatecznie z Sandrą trafiłyśmy do salonu, gdzie była pani, która doradzała, przynosiła, przebierała, no bo jednak można się było tak naprawdę fajnie poczuć, wiecie, jak ktoś wam te sukienki tu zapina, tu coś, niż jak tak jakbyśmy w tym pierwszym sklepie, że to wisiało byle jak na wieszaku i te babeczki nawet nam na końcu nie powiedziały do widzenia, bo żeśmy z Sandrą zhejtowały te sukienki. Ale to też było śmieszne, no bo kurczę, chyba się spodziewałem, że przychodzi klient, przegląda sukienki, nic mu się nie podoba, no to do widzenia. A... Ojej, ale nie możesz otwierać szafy! Czemu otwierasz szafę? No, mówiłam, że chyba się spodziewałem, że nie każdemu klientowi się te sukienki będą podobać, tym bardziej, że to były takie, no wiecie, takie tanie sukienki, ale tanie nie w sensie ceny, tylko tak tanie w sensie wyglądu. I myśmy no między sobą tylko z Sandrą rozmawiały, tak? Nikt im nie kazał podsłuchiwać naszej rozmowy, ale ewidentnie babeczka musiała podsłuchiwać, bo wychodziłyśmy, mówimy jej do widzenia. Ona tak na nas popatrzyła z taką nienawiścią, ona mi nie odpowiedziała. Naprawdę tak personalnie brać do siebie to szkoda, bo generalnie w innych odcieniach, w sensie odcieniach, w innych kolorach tych sukienek było tam mnóstwo i być może byśmy tam kiedyś jeszcze zajechały zobaczyć na inną okazję, ale no... Nie oszukujmy się. Ludzie, którzy pracują w sklepie też są ważni, także no już po tym, że nam nawet nie odpowiedzieli do widzenia, to już tam raczej nie wrócimy nigdy. Za to tym salonem naprawdę jestem zachwycona i obsługą, bo naprawdę ta babeczka była super sympatyczna. I cóż, no mam nadzieję, że pojedziemy jutro, jeżeli dzisiaj nie znajdziemy nic ładnego. I po prostu już tą sukienkę zaklepię, już będzie moja i potem jak ją odbiorę, to już będę sobie do ślubu żyć w spokoju, że już mam wszystko zaklepane. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że podobał wam się ten vlog i do zobaczenia w kolejnych.